12 września, środa, oglądają Państwo informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam i zapraszam na serwis. Co najmniej 8 miliardów rocznie tracą polskie samorządy z powodu nieprzemyślanych zmian ustawowych. Władze centralne nakładają na gminy wciąż nowe zadania. W ślad za nimi nie idą jednak pieniądze. Czas na zmianę tej polityki, mówią inicjatorzy wprowadzenia poprawek, które umożliwią przekazanie większych pieniędzy samorządom. Tę ogólnopolską akcję w Piotrkowie zainicjowali członkowie Stowarzyszenia Razem dla Piotrkowa, którzy w miniony poniedziałek na Starówce zbierali podpisy pod projektem. Polskie samorządy mają coraz więcej zadań, a za mało pieniędzy. Aby to zmienić, w maju bieżącego roku powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, mający doprowadzić do zmiany ustawy o finansowaniu samorządów. Chodzi o to, by w ślad za zadaniami, które nakłada rząd, szły też pieniądze. Inaczej dojdzie do radykalnego zmniejszenia poziomu inwestycji lokalnych, a więc do zahamowania rozwoju Polski. W społeczną akcję zbiórki podpisów pod projektem włączyło się Stowarzyszenie Razem dla Piotrkowa. Dzisiejsze spotkanie ma na celu pokazanie tych problemów, które w dużym stopniu utrudniają życie samorządom. Chodzi tutaj konkretnie o ustawy, które w jakiś sposób wyciągają z samorządów polskich i zarazem też piotrkowskiego pieniądze. Tutaj na tym punkcie, w tym momencie chciałbym wspomnieć, że jeżeli chodzi o samorząd piotrkowski, finanse te są bezpieczne, ale patrząc na inne samorządy, te granice tych bezpiecznych procentów, które mogą być przekroczone, jeżeli chodzi o dochody własne samorządów, dochodzą do maksimum. Dotychczasowa polityka centralna zagraża stabilności finansowej samorządów, mówią inicjatorzy zmiany ustawy, podkreślając jednocześnie, że samorządy tracą co najmniej 8 miliardów złotych rocznie. Projekt nowej ustawy zakłada poprawę sytuacji finansowej przez przekazywanie na rzecz samorządów większej części podatków PIT. Gminy miałyby otrzymywać nie jak dotychczas 39, a niemal 49% udziału w podatku PIT. Te propozycje, które są zaproponowane przez tą inicjatywę, podkreślam, obywatelską, a pod którą my dzisiaj jako Stowarzyszenie Razem dla Piotrkowa się podpisujemy i chcemy tutaj w naszym mieście wesprzeć tą akcję, one nie biorą się tak znikąd, poparte są dokładnymi wyliczeniami związanymi właśnie z tymi stratami finansowymi, które ponosi samorząd, musząc jednocześnie obligatoryjnie pewne zadania realizować. Pod ogólnopolską inicjatywą podpisało się już ponad 65 tysięcy Polaków. Potrzebne jest 100 tysięcy podpisów. W naszym mieście podpisy będą zbierane w różnych częściach Piotrkowa, a więcej informacji o akcji pod adresem www.8miliardów.pl. 48 rodzin odebrało klucze do własnego M. Mieszkania w nowym bloku Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Modrzewskiego 10 oddano w miniony wtorek. Mieszkania rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Na wszystkie lokale w nowym bloku TBS znalazł najemców natychmiast. To szczęśliwy adres, mówiła prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To jest ewenement na skalę piotrkowską, bo chyba zazdroszczą no trochę inni inwestorzy, ponieważ rzadko się zdarza w obecnej sytuacji, żeby wszystkie lokale były w jednym dniu oddawane do użytku. Blok przy ulicy Modrzewskiego 10 okazał się szczęśliwy dla czwórki osieroconego rodzeństwa z Dębowej Góry, którzy odebrali już klucze do własnego mieszkania. To najmłodsi lokatorzy. W zakupie mieszkania pomagali ludzie dobrej woli. Rodzeństwo już rozpoczęło przeprowadzkę. Siostra Sylwia będzie miała swój własny pokój, ja będę dzielił pokój z bratem, a najstarsza siostra będzie miała też swój w sypialni. Ja się nie mogłam doczekać właśnie tego dnia i mi się bardzo mieszkanie podoba. I właśnie czekam tylko na meble do mojego pokoju, żeby się już żądać. Inwestycje przy Modrzewskiego 10 rozpoczęto w marcu ubiegłego roku. Wybudowanie bloku kosztowało TBS około 5 milionów złotych. Pod klucz oddano mieszkania o powierzchni od 35 do 64 metrów kwadratowych. W bloku znalazło się też miejsce dla mieszkańców zajmujących do tej pory mieszkania komunalne.
w ramach tych 48 mieszkań 12 to typowe mieszkania komunalne, czyli takie, za które partycypację uiściła gmina i są one przeznaczone dla tych osób, które dotychczas zamieszkiwały nasze lokale komunalne, zdały te mieszkania. My za te osoby jako gmina uiściliśmy partycypację, a więc 30% kosztów, natomiast w dobrym stanie mieszkania pozostawione przez te 12 rodzin do rozdysponowania przez gminę dla tych, którzy oczekują na liście osób oczekujących na mieszkania. Kolejne mieszkania Piotrkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza oddać w przyszłym roku. Nabór odbędzie się na przełomie roku. Obiekty należące do Ośrodka Sportu i Rekreacji w minionym roku przeżywały prawdziwe oblężenie. Tłumy mieszkańców odwiedzały nie tylko miejską pływalnię, która biła rekordy popularności, ale i halę sportową, która wymagała już gruntownego remontu. Latem rozpoczęły się prace, na które obiekt czekał blisko 20 lat. Remonty na obiektach sportowych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęto jeszcze w miesiącach wakacyjnych. Gruntowny remont przeszła między innymi hala Relax. Większość prac wewnątrz budynku już zakończono. Obecnie trwają prace przed halą. To, co widzimy tu za nami, to remont schodów. Nie tylko walor estetyczny, ale już względy bezpieczeństwa przemawiały za tym. Remonty schodów to kwota 18 tysięcy, skoro mówimy o kosztach z tym związanych, ale to nie wszystko, co robimy na naszej hali. W hali wymieniono już piony kanalizacyjne, wyremontowano łazienki, szatnie i odświeżono wnętrze. Odnowienie obiektu kosztowało OSIR blisko 100 tysięcy złotych. Hala Relax to nie jedyny remontowany obiekt. To tylko jeden z naszych obiektów Ośrodek Sportu i Rekreacji ma w swoim zarządzie 9, 10 to słoneczko i na wszystkich tych obiektach mniejsze lub większe remonty robimy. To, co jest tutaj z tyłu za mną, to jest mniejszy remont. Spory nakład inwestycyjny będzie dotyczył boiska przy ulicy Broniewskiego. Chodzi o boisko Polonii. Tam robimy trybuny i tam jest wartość inwestycji to 320 tysięcy, no ale będzie ono dopuszczone do rozgrywek nawet drugiej ligi. Największy remont trwa jednak na pływalni przy ulicy Pruchnika. Prace na wszystkich obiektach należących do OSIR-u mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Nowe biurko, szafki, łóżko i miły upominek otrzymał dziś z rąk opiekunów Ośrodka Edukacji Artystycznej Wyciągamy Dzieci z Bramy uczestnik warsztatów artystycznych Adrian, który w wyniku pożaru stracił mamę i dom. Zbiórkę pieniędzy dla Adriana zorganizowali pracownicy i wychowankowie Ośrodka Edukacji Artystycznej. Adrian dziś czuje się już dobrze. Choć na jego twarzy rzadko pojawia się uśmiech, dziś powodów do uśmiechu nie brakowało. Nowe meble do pokoju kupiły znajome panie z Ośrodka Edukacji Artystycznej. Pieniądze pomogli zebrać koledzy i koleżanki z warsztatów. Oddali całe serce i całą swoją pracę w wykonanie prac plastycznych, malarskich, ceramicznych, dekupaż. Z gliny dzieciaki piękne rzeczy również porobiły i odbyła się akcja charytatywna połączona z happeningiem, gdzie ludzie dobrego serca mogli kupić przedmioty wykonane przez naszych uczestników warsztatów artystycznych. Za zebrane 1600 zł Adrian otrzymał nie tylko meble, ale i upominek, który bardzo ucieszył chłopca. Adrian i w tym roku dołączy do grupy wychowanków Ośrodka Edukacji Artystycznej. Pracownicy obiecali, że będą trzymać pieczę nad dalszym losem chłopca. Bez tych przebojów nie może odbyć się żadne wesele czy dyskoteka. Przy łatwo wpadających w ucho dźwiękach bawią się młodzi i dorośli. Te przeboje, choć rzadko grywane w popularnych stacjach radiowych, mają swoich wiernych fanów wśród piotrkowskiej młodzieży. Uczniów z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 5 w minionym tygodniu odwiedził popularny zespół Disco Polo. Był tłum fanek, wspólnie śpiewane przeboje i pluszowe prezenty od uczniów. Zespół Weekend w Piotrkowie przywitano bardzo ciepło. Fajnie widzieć tylu fajnych ludzi, młodych, sympatycznych, skandujących nasze piosenki i witających nas tak ciepło. Jejku, niesamowicie, super. Weekend to jeden z najpopularniejszych zespołów nurtu disco polo. Od 2000 roku ich przeboje, jak m.in. Za miłość mą czy Ta Karolina, dobrze znają dorośli i młodzież. Oprócz tego, że dobrze śpiewają, są jeszcze sympatyczni. Prywatne życie i osobowość muzycznych idoli uczniowie mogli poznać na specjalnym spotkaniu. Gwiazdy odpowiadały na wszystkie pytania. Inny przyjadłem jak gwiazdy jest tak poważnie, tak formalnie bardziej. Zadajesz pytania, oni odpowiadają i siedzisz cicho. A tutaj oni weszli w taki nastrój, że praktycznie taki typowo młodzieżowy, że bardzo fajnie się z nimi czuliśmy i odpowiadaliśmy im na pytania i miło było po prostu, śmiesznie, że się nie krępowaliśmy.
Taka luźna gwiazda. Tak, luźna gwiazda, ale to bardzo dobrze, bo bardzo będzie dobrze odbierany właśnie przez młodzież, przez osoby, które słuchają ich muzykę. Muzycy przyjechali do Piotrkowa na zaproszenie piotrkowskiej młodzieży z kółka teatralnego działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. Jak się okazuje, w tej szkole muzyka disco polo jest bardzo popularna. Moim zdaniem muzyka disco polo jest bardzo popularna, choć wiele osób nie mówi o tym głośno, bo tak, wstydzą się i uważają, że to jest muzyka niszowa. A moim zdaniem właśnie przy takiej muzyce najlepiej człowiek może potańczyć na imprezie, a większość uważa, że jednak no... Ta muzyka nie jest jakoś bardzo wymagająca. Spotkanie z muzykami trwało ponad 2 godziny. Zespół Weekend to kolejna gwiazda, z którą spotkała się młodzież. Wcześniej w Murach Ekonomika gościł Łukasz Zagrobelny. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie na niedzielną Spartakiadę. W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi przy oddziale rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zapraszam mieszkańców Piotrkowa, jak i powiatu piotrkowskiego, szczególnie krwiodawców oraz ich rodziny, na Spartakiadę Klubów Honorowych Dawców Krwi, która w tym roku odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ulicy Kasztelańskiej. Oprócz części sportowej, w której będą udział brać zawodnicy z poszczególnych klubów HDK z naszego miasta, jak i również powiatu piotrkowskiego, odbędzie się część pozasportowa, w której będzie można zobaczyć m.in. pokaz ratownictwa techniczno-drogowego w wykonaniu strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie, pokaz ratownictwa przedmedycznego, jak i również pokaz szermierki historycznej w wykonaniu jednego z naszych kolegów i jego drużyny. Impreza nasza odbywa się w godzinach od 9 do 16, także wszyscy chętni, którzy chcieliby w naszej Spartakiadzie wziąć udział, serdecznie zapraszamy na teren Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 16 września od godziny 9. Już za chwilę po serwisie Sport Magazyn, a w dzisiejszych informacjach piotrkowskich to wszystko. Dziękuję za uwagę, miłego wieczoru życzę i do zobaczenia. Zwycięstwem 28-25 piłkarek ręcznych Piotrkowi zakończyło się sparingowe spotkanie, które piotrkowskie szczypiornistki rozegrały z reprezentacją Polski juniorek. Do przerwy Piotrkowia wygrywała z młodymi kadrowiczkami 15-13. Początek spotkania mógł wskazywać na wysokie zwycięstwo piotrkowianek. W 7 minucie było bowiem 5-2 dla Piotrkowi. Młode reprezentantki Polski uporządkowały jednak grę w ataku i do przerwy przegrywały tylko 2 trafieniami, 13-15. Po słabszym początku drugiej połowy Piotrkowie nawet przegrywała 18-19. Na placu gry pojawiły się rekonwalescentka Monika Kopertowska oraz powracająca po urlopie macierzyńskim Katarzyna Sadowska. Ta pierwsza wyprowadziła Piotrkowie na prowadzenie 21-20, a Sadowska rzuciła ważne bramki na 22-22 i 24-23. O wyniku meczu przesądziły akcje Agaty Wypych. Przy stanie 25-25 piotrkowska rozgrywająca rzuciła 3 ostatnie bramki i Piotrkowia wygrała ostatecznie 28-25. No na Monikę jeszcze chwilkę poczekamy, mimo tego, że decyzja lekarzy już jest, ale jednak w najbliższych meczach nie pojawi się. Może najbliższy mecz rozegra już na własnym parkiecie. A Kasia, widząc jak dzisiaj zagrała, nawet te wstawki, nieduże, ale jedzie z nami, już powiedziała mi, że jedzie z nami do Elbląga. Myślę, że potraktowałyśmy to właśnie w ramach jakiejś takiej sprawdzenia się, no bo personalnie po prostu nawet na treningu nie mamy możliwości poćwiczyć tak, żeby były pełne siódemki, więc nadarzyła się okazja i mogłyśmy popróbować, potrenować i, no i
myślę, że zaprocentuje to dalej w późniejszych meczach. Wyjazdowy mecz drugiej kolejki Superligi PGNiG Piotrkowie rozegra w najbliższą sobotę. Rywalkami podopiecznych Inny Krzysztoszek będzie Start Elbląg. Nie udał się powrót do Superligi drużynie piłkarzy ręcznych Piotrkowianina. Beniaminek przegrał wyraźnie we własnej hali z Tauronem Stalą Mielec 26-33. Już w trzeciej minucie zespół Ryszarda Skutnika objął prowadzenie 3-0. Bramkarza Piotrkowianina Piotra Nera pokonali kolejno Grzegorz Sobut, Michał Chodara i Łukasz Janyst. Gospodarze zniwelowali jednak tę przewagę i w 12 minucie po trafieniu skutecznego w tym okresie spotkania Wojciecha Trojanowskiego był remis 7-7. Od tego momentu już do końca pierwszej połowy na boisku istniał tylko zespół gości. Tauron Stal zdobyła w drugim kwadransie spotkania aż 11 bramek, a straciła tylko dwie. Do przerwy było więc aż 18-9 dla Mielczan i sprawa końcowego wyniku była właściwie rozstrzygnięta. Najwyższą przewagę w tym meczu przyjezdni osiągnęli w 45 minucie. Po kolejnym trafieniu Chodary było 26-16 i wtedy w szeregi Mielczan wdarło się rozluźnienie. Zespół trenera Skutnika sprawiał wrażenie, jakby czekał już na końcowy gwizdek. Piotrkowianin walczył ambitnie o każdą bramkę i w 54 minucie było już tylko 24-28. Tauron Stal w końcówce ponownie jednak odskoczyła i wygrała 7 trafieniami. Wyszliśmy tutaj, żeby powalczyć z nimi, no niestety nie wyszło nam do końca, no coś się w tej 15 minucie zacięło i nie mogliśmy jakoś się przełamać. Dopiero w drugiej połowie zaczęło to jakoś wyglądać lepiej, no ale cóż, już zabrakło niestety sił i no i cóż, no przegraliśmy. Zespół z Mielca słynie z tego, że grają szybko piłkę, mają dobrych bramkarzy bardzo, wyprowadzają szybkie ataki i naprawdę mają to dopracowane. No i ciągnął to tą szybką grę. Niestety nie poradziliśmy sobie z tym, zbyt dużo strat, zbyt dużo rzutów oddanych praktycznie w bramkarzach. Z tego poszły szybkie ataki i nie byliśmy w stanie się przeciwstawić. Parę błędów w ataku i parę błędów w obronie, które popełniliśmy. Zbyt prostych i powiedzmy daliśmy za darmo 2-3 bramki odskoczyć przeciwnikowi. No i tu już ciężko było nam dogonić w pewnym momencie. Do tego jeszcze sędziowie dali nam wykluczenia dwuminutowe w sytuacjach, gdzie no moim zdaniem fal może i był, ale nie na karę dwuminutową. Jeżeli zawodnik atakuje zawodnika z przodu, to jakoś go musi powstrzymać, prawda, przy ataku na bramkę. A nie może być sytuacji, że zawodnik z przodu dochodzi do gościa i dostaje karę dwuminutową. Jeżeli jest z tyłu, zgadzam się, nie ma problemu, jest kara dwuminutowa. Dodatkowo no na pewno bramka dzisiaj nam za bardzo nie pomogła nasza. Odbili chłopacy kilka piłek. Jak zaczęli odbijać, od razu zaczęła ta gra inaczej wyglądać. Fakt, że w drugiej połowie ta obrona też zupełnie nasza inaczej wyglądała. Zaczęliśmy ostro harować i myślę, że to przynosiło efekty. W pewnym momencie nawet, gdy popełnialiśmy błąd, drugi kolega naprawiał, czy trzeci i wyglądało to dość dobrze. No. Mam nadzieję, że jak tak będziemy walczyli w obronie jak w drugiej połowie, to kilka tych meczów wygramy na pewno w tej rundzie. W drugiej kolejce Piotrkowianin zmierzy się na wyjeździe z GAZ systemem Pogonią Szczecin. Kibice piotrkowskiej Konkordii już kilkadziesiąt dni czekają na zwycięstwo swojej drużyny na własnym stadionie. W ostatniej kolejce piotrkowianie mogli osiągnąć cel. Na ostateczny wynik spotkania wpłynęły jednak kontrowersyjne decyzje sędziów. Początek meczu pomiędzy Konkordią a Zawiszą Pajęczno nie zwiastował aż tylu emocji. Na pierwszą podbramkową sytuację kibice zgromadzeni na stadionie miejskim w Piotrkowie musieli czekać ponad kwadrans. W 19 minucie w doskonałej sytuacji znalazł się Adrian Płóciennik. Mateusz Dąbrowski zdołał jednak odbić jego strzał. Do piłki wybitej przez piotrkowskiego golkipera dobiegł Bartłomiej Piłatowski, który został zatrzymany przez jednego z piłkarzy Konkordii. Sędzia uznał jednak, że zawodnik z Pajęczna został zablokowany nieprzepisowo i podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Bartłomiej Maciejewski. Bramkarz Konkordii zdołał jednak odczytać jego intencje i w świetnym stylu obronił strzał piłkarza gości. Kilkanaście minut później doskonale tego dnia dysponowany Mateusz Dąbrowski znów ustrzegł swój zespół przed utratą gola. Tym razem obronił strzał wspomnianego już Bartłomieja Piłatowskiego. Konkordia przebudziła się dopiero pod koniec pierwszej części meczu. Najbardziej aktywny w drużynie gospodarzy był Pawle Petricewicz, który w 36 minucie spotkania mógł wyprowadzić swój zespół na prowadzenie. Jednak ostatecznie się pogubił i nie trafił w bramkę. 4 minuty później zawodnik gospodarzy się zrehabilitował, zaskakując bramkarza gości plasowanym strzałem tuż przy słupku.
Concordia wyszła na prowadzenie, którego nie oddała już do końca tej części meczu. Po przerwie bardziej aktywni byli goście, którzy w 72 minucie spotkania mogli wyrównać. Indywidualną akcją popisał się wówczas Sebastian Domoń. Jego strzał trafił jednak w słupek. Piłka zatańczyła w pobliżu linii bramkowej i niewykluczone, że wpadłaby do bramki, gdyby nie bramkarz gospodarzy, który po raz kolejny uratował swój zespół. Wydawało się, że wynik nie ulegnie już zmianie. Tymczasem w 76 minucie spotkania na boisku zawrzało. W polu karnym Concordii o piłkę walczył Sebastian Domoń, który pomagał sobie ręką. Sędzia uznał jednak, że zawodnik z Pajęczna był faulowany i podyktował kolejny w tym spotkaniu rzut karny. Na bramkę zamienił go wspomniany już Domoń, choć trzeba przyznać, że Mateusz Dąbrowski prawie obronił jego strzał. Po bramce dla Zawiszy gra się zaostrzyła, sędziowie najwyraźniej nie byli w stanie zapanować nad boiskowymi wydarzeniami, gdyż w ciągu kilku minut ukarali kartkami kilku zawodników z obu drużyn. Ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów. Sędzia gwizdnął i stwierdził, że karny był, to ja mam mu prawo wierzyć, że ten karny był. Co nie zmienia faktu, że ten karny stworzyliśmy sobie na własne życzenie. Za bardzo cofnęliśmy się w drugiej połowie, czując już, to już następny mecz tak nam wychodzi, że czując znowu ten smak zwycięstwa, cofamy się za głęboko własne pole karne i jeżeli idzie 20-30 wrzutek, to tylko dzięki tutaj bramkarzowi Dąbrowskiemu możemy zawdzięczać remis. Obroniony karny, wspaniałe interwencje przy sam na sam. Po prostu ciężko to określić, jak fajnie bronił dzisiaj, tak? Szkoda tego drugiego karnego, bardzo się starałem, no ale wiadomo, no, nie zawsze można obronić wszystko, co się da. No, dzisiaj akurat wyszedł fajny mecz, bardzo się cieszę z tego. No, w sumie już który z kolei, tym bardziej cieszy mnie to, gdyż w okresie przygotowawczym nie byłem w najwyższej formie, ale widzę, że po meczach, że idę właśnie w dobrą stronę i mam nadzieję, że z meczu na mecz będę bronił, będę się starał dać drużynie jak najwięcej od siebie. Trener gości Zbigniew Karbownik, który jeszcze nie tak dawno trenował Piotrkowian, nie ukrywał, że jeden punkt wywalczony w Piotrkowie to cenna zdobycz. Jeżeli nie dało się wygrać, to dobry remis na koniec, bo praktycznie goniliśmy później, 1-0 przegrywaliśmy. Wracając do początku meczu, no to mieliśmy dwie sytuacje. Na początku miał Domoń sam na sam, później rzut karny niewykorzystany. Gdybyśmy wykorzystali, na pewno troszeczkę łatwiej by nam się grało. Po 6 kolejkach Concordia zajmuje ostatnie miejsce w 4. lidze. W następnym meczu trudno będzie poprawić ten wynik, ponieważ Piotrkowianie zmierzą się z liderem rozgrywek, zespołem Włókniarza Moszczenica. Tenis ziemny cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem Piotrkowian, o czym świadczy chociażby liczba uczestników tegorocznej edycji ligi Osir Cup. Do tej pory w tych rozgrywkach wzięło udział kilkudziesięciu młodych tenisistów i tenisistek, rywalizujących w 3 kategoriach wiekowych do lat 10, 14 oraz Open dziewcząt i chłopców. Jest to kolejna edycja, w sumie już 15. Od 15 lat prowadzimy takie gry rekreacyjne, można powiedzieć, dla dzieci, które dopiero uczą się gry w tenisa, kształtują charaktery, uczą się zasad fair play. W tegorocznej edycji wystartowało w sumie już 80 dzieci, czyli praktycznie te dzieci, które do piotrkowskich szkółek uczęszczają, uczą się, tak jak wcześniej powiedziałem, zasad. Później, w późniejszej, poważniejszej rywalizacji. Najwięcej emocji wzbudza rywalizacja w kategorii Open dziewcząt. O pierwsze miejsce walczą tu bowiem zawodniczki, które w swojej kategorii wiekowej należą do ścisłej krajowej czołówki. Aktualnie prowadzi Wiktoria Molińska, która ma na swoim koncie takie sukcesy jak Mistrzostwo Województwa oraz Wicemistrzostwo Kraju. Tenis to jej pasja. Sam sport jest bardzo fajną dyscypliną i po prostu to kocham. Jak zaczęłam grać, to tak się przyjęło i teraz już gra się dalej, żeby jak najlepiej. Jedyną zawodniczką, która może dogonić Wiktorię Molińską, jest Aleksandra Nadajewska. Obydwie doskonale się znają, bowiem w ubiegłym roku razem zdobyły Mistrzostwo Polski w deblu. Aleksandra Nadajewska zapowiada, że będzie walczyć do samego końca. Lubię wyzwania, turnieje, jak osiąga wygrane najbardziej. No przegrane mnie smucą. Przed młodymi tenisistami jeszcze 3 turnieje, dlatego ostateczna klasyfikacja może jeszcze ulec zmianie. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych poznamy pod koniec września.